scenie pierwszej spotkanie z Chrystusa z apostołami i hrabią Tarnowskim. W scenie drugiej Pan wyjeżdża i rozdaje swoim sługom talenty, aby je pomnażali. W scenie trzeciej Chrystus na prośbę swoich uczniów uczy ich modlitwy Ojcze Nasz. W scenie czwartej ojciec przyjmuje syna marnotrawnego. W scenie piątej Chrystus uzdrawia niewidomego żebraka. W scenie szóstej Pan zatrudnia robotników w swojej winnicy. W scenie siódmej Chrystus wsiada na osiołka i na nim jedzie do Jerozolimy. W scenie ósmej Chrystus entuzjastycznie witany wjeżdża do Jerozolimy. W tym miejscu ma się rozpocząć pierwsza scena wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, jako spotkanie w drodze. Spotkanie Jezusa z apostołami i z hrabiem Tarnowskim, Hieronimem Tarnowskim. Bryczką będą go wiezły? Ale pięknie. Wow! Aha, bosy. To już bosy jest. Nie, bo sandała nie. No ale bosy. Muskety. Thank you.
Spotyka się Pan Jezus z apostołami. Niedziela palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. Wielkanoc to pierwsze, najstarsze i największe święto w kościele. Obchodzone było już w II wieku. Radosne świętowanie poprzedza 40-dniowy post i obchody Wielkiego Tygodnia. Ewangeliści, szczególnie święty Łukasz, pokazują nam Jezusa, który zmierza do Jerozolimy, gdzie miała wypełnić się jego publiczna misja. Czas ruszyć w drogę. Tam wypełni się moja misja. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam spełni się wszystko, co prorocy napisali o Synu Człowieczym. Będzie wydany w ręce pogan, opluty i zelżony. Ubiczują go i zabiją, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa. W postaci apostołów wcielili się mieszkańcy Krakowa, Sandomierza, Gniska, Ulanowa, Jeżowego, Grobel i Rudnika nad Sanem, w tym senatorowie Bractwa Świętego Józefa, opiekuna rodzic Gniska i Grobel. W grupie z palmami idą członkowie klubu seniora i uczestnicy naszych warsztatów terapii zajęciowej. Wśród wykonawców są też mieszkańcy Rzeszowa, Kopek, Koziarni, Ciska, Krzeszowa i Ulanowa. Witamy serdecznie. Wśród biorących udział w inscenizacji najliczniejszą grupą są harcerze i zuchy z Rudnika i Ulanowa. Łącznie w inscenizacji uczestniczyć będzie około 110 osób. Koordynatorami i opiekunami grup byli Krystyna Markowska, Anna Korasiewicz, Kornelia Potocka-Sobota, ksiądz Tomasz Szostek, Czesław Rakoczy, Tadeusz Bąk, Kinga Dybka i Julia Bałka. Jezus rusza, zdążając do Jerozolimy. Witam, panie. Kojarzę was, kiedy czas wojenny daliście schronienie mieszkańcom moje życie. Mówili mi, że jesteście spokojnym, uczciwym mieszkańcami. Wiara zaś bogata stanowi dla was źródło doznań filozoficzno-etycznych. My, Chrystus i Jego uczniowie, zważamy na Paschę w Jerozolimie. Wspominali jeszcze, żeś człowiek wielce wykształcony, żołnierz waleczny, gotowy zawsze nieść pomoc. Sieronicy założyłeś i sklep dla ubogich. W odbudowie domu wspomagałeś, jałmużnę rozdawałeś, opiekę lekarską i leki zapewniałeś. Widać, żeś człowiek religijny i dobry.
O, dzięki za dobre słowo. Czy dołączyć do was mogę w drodze do Jeruzalem? Widzę, panie, że nie jesteś z rodu Judy. Niemniej jednak zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Tutaj będzie druga scena, talenty. Pan wyjeżdżając daje talenty swoim sługom, żeby pomnażali. Na pewien czas. Masz oto 5 talentów. Masz oto 5 talentów. Rządź nimi, obracaj i... Rządź nimi, obracaj i pomnażaj bogactwo. Dzięki ci, panie. Wyjeżdżam na pewien czas. Masz oto 2 talenty. Rządź nimi, obracaj i pomnażaj bogactwo. Dzięki ci, panie. Ja jako sługa wierny. Nie, jako ja twój sługa wierny pomnożę twój majątek. Masz oto 1 talent. Rządź nim, obracaj i pomnażaj bogactwo. Dzięki ci, panie. Zapewniam, iż się nie zawiedziesz na słudze swym. Thank you.
gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego. Panie, naucz nas modlić, tak jak Jan nauczał swoich uczniów. A on rzekł do nich. Gdy się modlicie, mówcie, Ojcze, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. I odpuść nam nasze grzechy, jak i my odpuszczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do... Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi i nie mam co mu podać. A wtedy z wewnątrz usłyszy: Odejdź, drzwi są już zamknięte, moje dzieci leżą ze mną w łóżku, nie dam tobie. Powiadam wam, gdyby nie wstał i nie dał dlatego, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da tyle, ile potrzebuje. I ja wam mówię, szukajcie, a znajdziecie. Proście, a będzie wam dane. Kołaczcie, a otworzą wam. Bo każdy, kto prosi, dostaje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Gdyby ktoś z ojców, syn, prosił o chleb, czy poda mu kamień? Albo gdyby prosił o rybę, czy poda mu węża? Lub gdyby prosił o jajko, czy poda mu skorpiona? Skoro więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobro swoim dzieciom, o ileż bardziej Bóg użyczy Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Była to scena trzecia, modlitwa. Scena syn marnotrawny. Jestem. Daj mi choć strąka jednego, którymi karmisz świnie. Odejdź stąd. Tu nie ma nic dla ciebie. Świnie nakarmić muszę.
Michał nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Zaczął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie. Cóż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Nie jestem godzin nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym ze swoich najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Nie jestem godzien już nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście najlepsze szaty, dajcie mu i ubierzcie go. Dajcie mu też piersi na rękę i sadało na wodę. Przynieście utuczone ciele, zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Tymczasem starszy jego syn przebywał w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Mój syn, a brat twój powrócił, radujmy się. Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym zabawił się z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś dla niego zabić utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Mój synu, zawsze jesteś przy mnie, wszystko co moje do ciebie należy. Ale ten twój brat, który umarły, znów ożył, zaginął, odnalazł się. Przypowieść o synu marnotrawnym możemy odnaleźć w nowotestamentowej Ewangelii według świętego Łukasza. Ojciec jest alegorią Boga, który jest dobry i miłosierny. Chętnie przyjmuje z powrotem grzeszników, którzy się nawrócili. Tak jak ojciec przyjął syna marnotrawnego. Scena następna to uzdrowienie niewidomego żebraka. Ach, odwróć
niczego w ustach nie miałem. Pomóżcie mi w potrzebie. Bóg zapłać wam, dobrzy ludzie. Litości, dobrzy ludzie. W ustach nie miałem. Pomóżcie mi w potrzebie. Zbliżał się do Jerycha. Jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Cóż to dzieje? Tłum ludzi słychać oddali. Powiedzieli mu. Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus kazał przyprowadzić go do siebie. Przeprowadźcie go zaraz. A gdy się zbliżał, zapytał go. Abym ci uczynił. Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł. Twoja wiara cię uzdrowiła. Dzięki ci, Panie. Niech będzie uwielbiony Bóg miłosierny. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Boże. Scena następna. Robotnicy w winnicy. Chcecie dziś na chleb zapracować? Idźcie do mojej winnicy. Tam pracy jest sporo.